Dzień dobry. Dzisiaj mam dla Was nieco bardziej teoretyczny materiał, w którym będę chciał opowiedzieć Wam o sposobach na animowanie aplikacji React. Bardzo prosiłbym o feedback w komentarzach. Dajcie znać, czy tego typu materiały są dla Was ciekawe, bo dotychczas robiłem bardziej praktyczne materiały, gdzie po prostu wchodziłem do edytora, pokazywałem Wam kod i starałem się wytłumaczyć, co się dzieje na ekranie. Natomiast dzisiaj będzie bardziej materiał w stylu takiej prelekcji, trochę takiego może nawet wykładu. Więc pierwszym, najprostszym sposobem na animację aplikacji w React jest po prostu zwykły CSS. Czyli jeżeli mamy na przykład komponent, w komponencie mamy jakiś przycisk, no to w momencie, gdy najedziemy myszą na ten przycisk, no to jesteśmy w stanie na przykład zmienić sobie przezroczystość tego przycisku i jesteśmy w stanie te przejścia kontrolować z użyciem atrybutów CSS, czyli tutaj mamy na przykład przejście przezroczystości z użyciem efektu ease in out i tutaj sobie możemy wyspecyfikować czas trwania takiej animacji. I to jest, myślę, taki najprostszy sposób. Tutaj macie na przykład komponent Hello World i w momencie, jak sobie na niego najedziemy, no to widzicie, że ta przezroczystość się zmieniła. I oczywiście w Reactach, w komponentach React jak najbardziej możemy z tej opcji sobie korzystać. I nieważne, czy korzystacie z jakiegoś Styled Components, Material UI, czy jakiejkolwiek innej biblioteki do zarządzania CSS-em w Reakcie, tutaj możecie korzystać w pełni z dobrodziejstw CSS-a. Oczywiście CSS ma pewne swoje ograniczenia, więc nadaje on się tylko i wyłącznie do takich prostych przypadków. A do takich bardziej zaawansowanych przypadków, gdy macie kilka różnych animacji, które chcecie na przykład ze sobą synchronizować, no to do tego lepiej użyć innych metod, o których będę mówił w dalszym części tego materiału. Tutaj jeszcze ważna rada. W momencie, gdy piszecie sobie animacje w CSS-ie i na przykład gdy chcecie przemieścić jakiś element, no to pierwsze, co może Wam przyjść do głowy, to skorzystanie na przykład z margin albo z padding, żeby na przykład jakiś box przenieść w lewo albo w prawo. Nie róbcie tego z tego względu, że jakby są pewne animacje CSS, które są o wiele bardziej efektywne, czyli na przykład Translate, Scale, Rotate i Opacity. Jak będziecie korzystać z tych czterech opcji, to macie pewność, że wasza animacja będzie wydajna i będzie ona po prostu dobrze się wyświetlać na każdym urządzeniu, nawet takim z nieco gorszym procesorem graficznym. Natomiast jeżeli użyjecie animacji na takich atrybutach jak szerokość, wysokość, margin, jakieś przesunięcia, góra, dół, no to jednak wtedy cała strona musi zostać przerenderowana przez przeglądarkę na nowo i to powoduje właśnie ten problem z wydajnością. Do tego artykułu oczywiście dam Wam link w tym dzisiejszym filmiku, znajdziecie go w opisie, możecie sobie doczytać, ale no najważniejsze, żeby pamiętać, że kiedy animujecie z użyciem CSS-a, to animujemy z użyciem tych czterech rzeczy. Tutaj jeszcze fajna stronka, jeżeli chcecie się nauczyć jakichś podstaw odnośnie animacji CSS, no to możecie to zrobić na tej stronie. Oczywiście stron dotyczących animacji w CSS jest od groma, więc to jest tylko jedna z wielu. Ja oczywiście nie będę Was tutaj wprowadzał w tematykę animacji w CSS, bo nie jest ona stricte związana z Reactem i myślę, że znajdziecie też dużo różnych fajnych źródeł w internecie, gdzie po prostu się nauczycie tego, co chcecie zrobić. Więc to jest CSS. Jest jeszcze React Transition Group. Jest to dosyć mocno związane z
jakby CSS-em, ponieważ tutaj mamy jakby w świecie Reacta dodatkowe takie operacje, że na przykład jeżeli komponent znika albo się pojawia, no to wtedy ten nadrzędny komponent na ten podrzędny komponent nałoży nam odpowiednią klasę. Więc to jest nieco takie ułatwienie. Jeżeli macie różne klasy i w zależności od tego, czy komponent się pojawia, czy znika, to możecie z użyciem tej biblioteki dosyć fajnie sobie to wszystko ogarnąć. Więc kolejna rzecz, którą chciałem powiedzieć, nie jest może stricte związana z Reactem, ale GSAP jest to taka biblioteka do tworzenia właśnie bardziej zaawansowanych animacji. Nie jest ona stricte związana z Reactem, ale wewnątrz Reacta możemy sobie ją z powodzeniem używać, ponieważ jeżeli chcemy zanimować jakiś konkretny element, no to możemy sobie po prostu utworzyć ref do tego elementu i jesteśmy w stanie animować sobie naszą aplikację z użyciem GSAB-a. GSAB-a postanowiłem wymienić w tym materiale, ponieważ jest to bardzo popularne rozwiązanie, więc znajdziecie w sieci naprawdę sporo materiałów na ten temat. Na polskim YouTubie Hello Roman też zrobił bardzo fajną serię o GSAB-ie, więc możecie sobie to ogarnąć, możecie sobie to sprawdzić i z powodzeniem stosować w Reakcie. Oczywiście trzeba pamiętać tylko o tym, że trzeba po prostu pisać te refy. A w GSAB-ie możecie naprawdę zrobić sporo różnych fajnych rzeczy. Tutaj macie oficjalną stronę GSAB, gdzie możecie poczytać o tym, jak to dokładnie działa w szczegółach. Oczywiście link też zamieszczę pod tym nagraniem, ale tylko żeby Wam dać jakby przykład, co możecie zrobić z użyciem GSAB-a, to tutaj pewien gość o nazwie Bruno Simon zrobił sobie taką stronę, gdzie mamy po prostu samochodzik i możemy sobie jeździć i po prostu zwiedzać tutaj tą jego wirtualną stronę w ten sposób i możemy się nawet zapoznać z jego portfolio po prostu jeżdżąc po tej stronie, więc to jest zrobione z użyciem GSAB-a. Jak widzicie, bardzo fajnie to działa. Działa to też fajnie na urządzeniach mobilnych. Sprawdźcie sobie i myślę, że jeżeli chcecie robić takie bardziej zaawansowane animacje, no to broń Boże nie róbcie tego w CSS-ie, bo stracicie na to resztę życia, a z użyciem GSAB-a i innych bibliotek, które za chwileczkę omówię, stanie się to o wiele prostsze. Kolejną bardzo ciekawą biblioteką jest Lottie. Lottie różni się nieco od animacji, które możemy zrobić z użyciem CSS-a albo GSAB-a. Lottie pozwala nam w łatwy sposób dodawać na naszą stronę takie małe filmy animowane w zasadzie, więc jeżeli chcecie upiększyć Waszą aplikację i dodać sobie na przykład jeżdżący pociąg albo jakiś piękny loader, albo chcecie w jakiś sposób wytłumaczyć, jak Wasza aplikacja powinna w danym momencie zadziałać, to wtedy myślę, że warto jest skorzystać z Lottie, bo Lottie pozwala deweloperom w bardzo prosty sposób zaimportować animacje stworzone w programie Adobe After Effects. Więc jeżeli macie na przykład kreatywnego grafika, to on sobie wchodzi do Adobe After Effects, tworzy tą piękną animację i eksportuje ją do formatu Lottie, do pliku JSON. Później ten plik JSON po prostu sobie jesteśmy w stanie wewnątrz naszej aplikacji React zaciągnąć i z użyciem biblioteki React Lottie wyświetlić. Więc myślę, że jest to bardzo fajna technika, fajny sposób na dodawanie właśnie takich zaawansowanych animacji, bo oczywiście moglibyście osiągnąć podobny efekt z użyciem CSS-a albo GSAB-a, ale byłoby to na pewno o wiele bardziej pracochłonne niż po prostu zaimportowanie pliku JSON, który został Wam dostarczony przez grafika. Oczywiście jeżeli nie macie grafika, no to bardzo łatwo jest znaleźć różnych freelancerów, którzy zajmują się tworzeniem takich animacji wewnątrz programu Adobe After Effects. Macie też dostępne w sieci różne marketplace'y, gdzie po prostu możecie sobie zamówić gotowe animacje, gotowe grafiki i użyć je w swoich projektach.
Kolejną ciekawą biblioteką, którą chciałbym Wam dzisiaj przedstawić, jest React Springs. React Springs pozwala na tworzenie naprawdę bardzo realistycznych animacji, czyli mamy tutaj na przykład, zobaczcie, te karty, w zależności od tego, jak poruszam myszą, to one po prostu zachowują się prawie jak taka prawdziwa talia kart. Tutaj też na przykład możecie zobaczyć ten komponent, że w zależności z jaką mocą myszką go jakby tutaj ciągnę, no to ten komponent się w zależności od tego w odpowiedni sposób zachowuje. Więc React Spring pozwala na tworzenie naprawdę bardzo zaawansowanych, fajnie wyglądających animacji. Jakby zamysł tej biblioteki jest w teorii prosty, ponieważ polega on na tym, że tak naprawdę do każdego komponentu jesteśmy w stanie przypisać sobie pewne atrybuty fizyczne, czyli na przykład masę, czyli na przykład tension, friction, i w zależności od tego ten nasz komponent się zachowuje inaczej, tak? Czyli na przykład widzicie, że już komponent z większą masą, zupełnie inaczej ta animacja wygląda niż w przypadku masy 1. No i w skrócie polega to na tym, że mamy jakby punkt początkowy, od którego chcemy rozpocząć animację, i punkt końcowy. I wtedy jakby w zależności od tego, jak mamy ustawione te parametry, React Spring w tle oblicza nam te atrybuty CSS w taki sposób, że ta animacja jest po prostu, no, wygląda mega realistycznie. Więc tutaj na przykład widzicie, że możecie sobie nawet animować nie tylko przezroczystość, ale nawet kolory, i ta funkcja pod spodem Wam jakby przeliczy ten CSS w taki sposób, że po prostu wygląda to mega realistycznie. Polecam Wam sprawdzić sobie, jak wyglądają przykłady do tej biblioteki, bo tak naprawdę, jak widzicie, są tutaj mega zaawansowane efekty, a tak naprawdę pod spodem, jak się spojrzy na kod, to nie jest on wcale nie wiadomo jak skomplikowany, a można osiągnąć z użyciem Use Spring, React Spring naprawdę bardzo fajne efekty. Oczywiście ta biblioteka jest zaawansowana, więc nie da się z niej skorzystać całkowicie tak jak chcecie od razu. Trzeba trochę zrozumieć ten koncept Springa, jak to działa, te obliczenia, jak pod spodem działa przeliczanie tego wszystkiego, ale myślę, że najprościej jest po prostu zacząć od przykładów i sprawdzić, pozmieniać sobie wartości, pooglądać sobie w inspektorze Chroma, jak te wartości CSS są zmieniane, i biblioteka jest, no, naprawdę mega, mega zaawansowana, i możecie po prostu tworzyć różne fajne animacje do waszych spinnerów, do waszych komponentów, jak one się zachowują w zależności od tego, gdy scrollujecie, więc możliwości tej biblioteki są naprawdę potężne. Ja osobiście jeszcze z tej biblioteki na produkcji nie korzystałem, bo tak naprawdę znalazłem bibliotekę, którą u siebie w tym swoim skromnym rankingu umieściłem na pierwszym miejscu, i pozwoliła mi ona jakby uzyskać ten realizm, ten fajny efekt co React Spring, ale w nieco prostszy sposób. A ostatnią biblioteką, którą chciałbym Wam dzisiaj przedstawić, jest biblioteka Framer Motion. Ona osobiście spodobała mi się najbardziej, bo mogłem uzyskać w niej podobne efekty do tych z biblioteki React Spring, a po prostu było mi jakby, no mówiąc wprost, łatwiej, czyli jakby po prostu w momencie, gdy zacząłem się bawić React Spring i Framer Motion, udało mi się szybciej osiągnąć zadowalające efekty z użyciem biblioteki Framer Motion. Być może w Waszym przypadku będzie inaczej, ale tak czy siak mega Was zachęcam do sprawdzenia sobie tej biblioteki. Ta biblioteka jest bardzo dostosowana do urządzeń mobilnych, więc obsługa wszelkich
wszelkich jakichś gestów, jakichś tapnięć czy gestów na telefonach jest zrobiona naprawdę fajnie. Mamy tutaj bibliotekę Framer Motion, z niej sobie oczywiście wyciągamy jakby funkcję motion i możemy sobie później budować różne elementy naszej aplikacji, pisząc motion. I na przykład div, czy tam jakiś inny element z HTML-a, który chcecie użyć. Oczywiście możecie też animować swoje komponenty, możecie animować komponenty zrobione z użyciem styled components, więc tutaj jakby nie ma żadnych ograniczeń, a efekty, które jesteście w stanie osiągnąć z tą biblioteką, są bardzo fajne, a pod spodem, jak potrzebujecie zrobić jakieś bardziej zaawansowane animacje, to oczywiście nie ma problemu, też możecie skorzystać z bardzo podobnego API, jak to, które ma po prostu React Spring. Tutaj też jest bardzo fajna opcja z wariantami, że tak naprawdę możemy sobie opisać nasz komponent, jakie on ma właściwości, na przykład w momencie, kiedy menu jest zamknięte, jakie są na przykład właściwości w momencie, gdy menu jest otwarte. Tworzymy sobie taki obiekt, który nazywamy wariantami. Te warianty sobie przekazujemy do tego naszego komponentu, który chcemy zaanimować. I oczywiście w zależności od tego, jaki mamy stan naszego komponentu, to jesteśmy w stanie wprowadzać różne animacje. I tutaj na przykład zobaczcie, że jest fajny efekt z zrobieniem sobie takiego menu. Bardzo, bardzo prosto można sobie to osiągnąć, bardzo prosto można to dodać do istniejących aplikacji. Do tego macie tutaj na przykład animację, jeżeli ktoś najedzie na to, jeżeli ktoś sobie na przykład tapnie, to też w zależności od tego po prostu jest zmiana. W tym przypadku jest użyty atrybut scale, który po prostu zwiększa albo zmniejsza nam przycisk, więc możecie to bardzo łatwo zrobić. Później są fajne jakby opcje, jeżeli chodzi o zrobienie na przykład takiego komponentu, gdzie możecie sobie coś przesuwać. Oczywiście macie różne funkcje, które sobie możecie podpiąć i sprawdzić, w jakiej pozycji div został zostawiony, więc na przykład jeżeli macie aplikację, gdzie możecie porządkować jakieś komponenty, sprawdzać, gdzie one się aktualnie znajdują, to oczywiście możecie mieć callback na każdą operację, na przykład jak ktoś zakończy dragowanie, to sobie możecie szczytać pozycję tego komponentu. I tutaj też możecie zrobić sobie fajne, naprawdę różne komponenty z użyciem tej biblioteki. I tutaj jakby dział na tej stronie przykładów jest bardzo obszerny, więc możecie sobie tutaj znaleźć różne przykłady do zastosowania w sliderach, w waszych komponentach, przyciskach, jakieś efekty do scrolla. To wszystko tutaj jest i też jakby ważne, że te animacje możecie sobie tak naprawdę uzyskać bardzo małą liczbą kodu, więc sprawdźcie sobie, jak to działa w tym Code Sandboxie, potrenujcie, pozmieniajcie różne wartości i myślę, że tak jest najprościej odkryć sobie po prostu, jakie są możliwości tych bibliotek. Więc to jest w zasadzie wszystko, co dzisiaj miałem dla Was przygotowane. Dajcie znać, czy tego typu materiały są przydatne dla Was, czy po prostu wrócić do stałej, starej formy. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tych bibliotek, które tutaj Wam dzisiaj przedstawiłem, to dajcie znać w komentarzach, a postaram się odpowiedzieć. To wszystko, trzymajcie się, cześć.